Cześć, tu Dariusz Daropolak. Dominik Górski. Witajcie w kolejnym odcinku Mix Shooting Arts. Spotykamy się na strzelnicy Umbrella Protection. W dniu dzisiejszym, w okolicznościach przyrody pięknych, zimowych, będziemy mówili o taktyce. Dokładnie powiemy o różnicach w taktyce IPSC i bojowej, o tym, jak ostrzeliwać cele, w jakiej kolejności, jak identyfikować cel, jak kontrolować cel po trafieniu i tym podobne rzeczy. To wszystko mówimy dzisiaj. Pamiętajcie, subskrybujcie nas na naszych kanałach YouTube. Dobra, trochę płuco weszło, warunki poligonowe, tam już śnieg się rozpuścił, jest błoto, także jest ślisko, ale dało się pocisnąć. Dokładnie. Znaczy ja cisnąłem, ty bardziej asekuracyjnie. Darek, powiedz, jak planowałeś w ogóle przejście tego toru, no bo ja zupełnie inaczej i ty inaczej, nie? Powiedz, wiesz, to generalnie wynika z założenia jakby toru, tak? Ja teoretycznie nie powinienem znać w ogóle tego toru, więc idę i zapoznaję się z całym tym torem. Czyli każdy mój ruch, który wykonuję podczas przechodzenia toru, musi być ostrożny na tyle, że tarcza, która jest, powiedzmy, moim przeciwnikiem, ja był na tyle schowany, że nie dostaję strzału od tarczy. Więc nie wychylam się bezpośrednio, żeby dwie, trzy tarcze mnie widziały, tylko staram się strzelać wszystkie tarcze, które w moim obszarze widzenia się pojawiają. Czyli czym więcej mam tarcz w swoim obszarze, tym znaczy, że więcej dałem ciała podczas tego przejścia. Jak widzę jedną tarczę, jest idealnie, potem przechodzę do następnej, do następnej, do następnej. I każdy ten, kroimy sobie taki torcik, przechodząc cały tor. Dlatego też niewskazany jest tutaj pośpiech, bo możemy wskoczyć w dziurę, tak jak akurat w Twoim przypadku było, że wpadasz i masz jedną tarczę, drugą tarczę i trzecią tarczę na wprost, tak? Czy tam nawet jeszcze czwarta była na wprost. To jeżeli chodzi o taktyczne strzelanie, jakby jest niedopuszczalne. U mnie jak gdyby priorytetem jest szybkość i całą taktykę pokonania toru, no, nastawiam na to, żeby jak najcelniej, jak najszybciej strzelić te cele, tak? Czyli jeżeli mam możliwość ostrzelania celu w ruchu, dzięki temu zobaczę kolejny cel, no to to jest dla mnie jak gdyby wartość dodana takiego rozwiązania taktycznego. No i dlatego ja na przykład tu wchodziłem tak, żeby jak najwięcej tarcz mieć za jednym zamachem do ogarnięcia. Z jednej pozycji. Z jednej pozycji, żeby nie trzeba było zmieniać pozycji, bo każde wejście, wyjście z pozycji, no to jest jak gdyby strata czasu, tak? Czyli zupełnie inna taktyka, no bo i priorytety zupełnie dokładnie inne. Dokładnie tak, no. To robi właśnie ten czas. A powiedz mi, takie cele przykrywkowe, jak właśnie tutaj coś miałeś się, że człowiek z bananem, tak? Czy coś takiego się zdarza w IPSC? Tak, tylko też mam wrażenie, że trochę inny cel jest celów karnych. W IPSC mamy cele karne, zazwyczaj są albo znakiem X-a oznaczone, albo pomalowane na inny kolor. Nie jest problemem nie wiedzieć, jaki to jest cel, czyli bardzo rzadko, prawie nigdy się strzelec nie myli, ale on służy do utrudnienia tarczy, ponieważ zazwyczaj to jest cel, który zasłania tarczę, którą trzeba strzelić i tam mały fragment tylko wystaje pola punktowanego na plus, no a cała pozostała część jest polem na minus i to jak gdyby głównym celem takiego celu karnego jest utrudnienie strzelania, a nie zastanawianie się, czy to jest cel karny, czy... Jeżeli chodzi o wojskowe strzelanie, no to jest bardzo istotny cel,
cel, ponieważ odstrzelenie celu takiego, który symuluje nam przeciwnika, ale nie jest uzbrojony, jest dosyć mocno karane, tak? Jeżeli chodzi o sport, no to one też będą trochę inaczej. Tak jak widzieliśmy tam na początku te tarcze z łapkami, one też będą w jakiś taki troszkę lepszy sposób oznaczane. Przeważnie nie jest to zrobione tak w cudzysłowie po chamsku, jak tutaj, że mamy zaklejoną broń, a ileś tarcz takich samych, tak? I jakby tutaj to będzie na pewno różnica między taktycznym, sportowym strzelectwem, a takim typowym, taktycznym, wojskowym strzelaniem. No u nas to jest dosyć dotkliwa kara, bo to jest kara 10 punktów, kiedy za tarczę też można dostać dodatkowe 10, czyli jak gdyby zeruje ci tarczę tą, którą można było strzelać. Ten człowiek z bananem jak gdyby tutaj w moim przygotowaniu nie stanowił problemu, bo był dosyć daleko oddalony od tarczy i ja sobie najpierw przeszedłem tor i ja zapamiętałem, że tam jest człowiek z bananem i absolutnie on nie stanowił dla mnie żadnego zaskoczenia. Dokładnie. Dlatego ja na hura sobie wskoczyłem, kiedy była już daleko, bezpiecznie odległa od tarczy, która z tyłu była też z terrorystą, zgadza się, on z zakładnikiem. Taka tarcza ma oczywiście sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie wiemy, że tam taka tarcza stoi. Tak, no to wtedy można się pomylić, bo ten banan jest dosyć podobny do pistoletu. Dokładnie tak. Dobra, to wiesz co, Darek, teraz pójdziemy sobie, ustawimy przysłony i przeanalizujemy dokładnie sposób wychylania, taktyczny, sportowy, szybkości porównamy, no zrobimy taką dogłębną analizę. Dokładnie. Poruszania się z przesłonami. Będzie porównanie totalnie taktyki ze sportowym strzelectwem. Yes. Dominik, powiedz mi, takie ustrojstwo, co tu stoi za naszymi plecami, do czego służy w IPSC? To jest informacja o naszym sponsorze, strzelnica Umbrella Protection. To jest jedna podstawowa rzecz. Podstawowa. Tak, a poza tym jest to przesłona. Przesłony na torach IPSC służą do wymuszenia ruchu zawodnika, ponieważ zawodnik, jeżeli widzi cel, to może go strzelać. No, stojąc tutaj, tych celów, które strzelaliśmy przed chwilą, nie widać. No i ten... To ustrojstwo wymusiło mi tutaj wychył, tak? Mamy jeszcze oczywiście linie błędu, które są na torze. Linie błędu jak gdyby ograniczają nam pole, po którym możemy się poruszać. Czyli ja mogę sobie stanąć na linii błędu i w tym momencie opędzlować te dwie tarcze. Jeżeli tej linii błędu by nie było, to nie ma problemu, ja mogę sobie wyjść całkowicie poza obszar, tutaj poza przesłonę i strzelać z wygodnej pozycji. Przesłony w IPSC służą do utrudnienia strzelania, a moim zadaniem jest zrobić wszystko, żeby mi się strzelało jak najłatwiej. No widzisz, w taktyce jakby coś takiego ma zupełnie inną wartość, ponieważ no ja bym to nazwał osłoną. I chodzi o to, że ta osłona ma chronić mnie przed tym, co jest za tym ustrojstwem, tak? Czyli w momencie, kiedy ja mam cel za osłoną, to staram się wychylić minimalną część swojego ciała, żeby nie być narażonym na ogień, który idzie z przeciwka, tak? Czyli chodzi o to, żeby zrobić to przede wszystkim bezpiecznie, czyli tu nie chodzi nam o szybkość, tylko żeby była minimalna wychył z prawej bądź też z lewej strony. Dlatego też używa się drugiej ręki, czyli ręki słabej bardzo często w strzelectwie taktycznym, właśnie po to, żeby czy z tej strony, czy z tej strony wymusić to minimalne wychylenie poza tą osłonę. Ja, czyli podsumowując, ja staram się wychylić jak najbardziej i to wszystko mi utrudnia wychył, a Ty starasz się wychylić jak najmniej. Darek, wiesz co, zauważyłem, że trochę czasu, w moim mniemaniu przynajmniej, marnujesz po oddaniu strzału, kiedy cel już został strzelany i zastanawiam się, co tam robisz. Wiesz co, to jest spowodowane tym, że w tym strzelectwie taktycznym
Musisz skontrolować cel, do którego strzelałeś. Ty musisz mieć 100% pewności, że cel, który był twoim przeciwnikiem, został zlikwidowany. Więc do tego jest ta pauza, żeby sprawdzić, czy aby na pewno trafiłeś tam, gdzie chciałeś trafić. Po kontroli tego celu przechodzisz na kolejny cel. Jasne. A możesz pokazać, jak to wygląda? No pewnie. Okej. Mniej więcej tak to wygląda. Ja tego nie stosuję, ponieważ u mnie dwa razy alfa, czy double alfa tak naprawdę, no to już jest cel ostrzelany, można powiedzieć, że zneutralizowany, najwięcej punktów uzyskane z takiej tarczy, więc w momencie, kiedy tylko trafię double alfę, to ja od razu wychodzę. Ja stosuję technikę cold shots, czyli umiejętność oceny tarczy podczas strzelania, także nawet nie muszę na nią patrzeć, żeby wiedzieć, że tam jest double alfa i w momencie, kiedy tylko pada ostatni strzał, od razu rozpoczynam inicjację ruchu i tak naprawdę czyli wiesz, żeby dobrze zrozumieć, jest to coś w stylu intuicyjnego oddania dwóch strzałów. Jesteś przekonany, że trafiłeś i lecisz dalej, tak? Te strzały są celowane, a intuicyjnie ja wiem, co trafiłem. Tak, tak. I to każdy strzelec IPS jest w stanie tak... Wiesz co, różne są techniki. Ja akurat teraz mówię o tym, co ja nauczam i czego co stosuję. No, na pewno można dzięki temu sporo zyskać czasu. Dominik, zakończyliśmy ten całkiem intensywny dzień na porównywaniu strzelectwa IPS ze strzelectwem taktycznym. Jakieś szybkie wnioski mamy? No, na moje oko taktyka w IPS i twoja jak gdyby mocno się różni. No, różnice wynikają przede wszystkim z priorytetów. No, u mnie w IPS priorytetem jest czas, jaki spędzam na torze, ile czasu strzelam. No, u ciebie potencjalne zagrożenie od strony celu i musisz jak gdyby tutaj na to uważać, tak? No i to ma wpływ na prędkość działania. Tak. Oczywiście celność zarówno w twoim, jak i w moim przypadku jest wymagana na najwyższym poziomie. I to jest jakby wspólny mianownik, który tutaj łączy, tak. Łączy te dwa strzelania. Generalnie bardzo dziękujemy wam za obejrzenie kolejnego odcinka. Komentujcie. Subskrybujcie. Dziękujemy sponsorom. I zapraszamy na kolejny odcinek. Tak jest. Do zobaczenia. Thank you.